Witajcie! Dziś trochę nietypowy materiał, ale cóż, myślę, że warto było go zrobić. Na wstępie przypomnę, że ten i inne swoje materiały kieruję przede wszystkim do uczniów Jezusa, ale zaproszony do wysłuchania tego materiału jest oczywiście każdy. Tak więc w niniejszym materiale postaram się pokazać świat, w jakim żyjemy. Ale po co zapytasz? Przecież każdy z nas żyje w tym świecie, a do tego mamy media, które na co dzień go opisują. Tak, to prawda. Ale ani samo życie w tym świecie, ani tym bardziej media, które go opisują, nie ujawniają i nie tłumaczą pewnych generalnych sił i idei, które tym światem rządzą a szczególnie właśnie dzisiejszy świat jest nimi niezwykle silnie sterowany. Ale ten materiał nie jest po to, aby kogoś z jednej strony przestraszyć lub z drugiej strony zafascynować, ale jest po to, żeby było Ci łatwiej odrzucić to, co świat Ci oferuje i to, co Ci wręcz narzuca. A co zawsze jest przeciwne Bożej woli, bo przecież książę tego świata, jak nazywa go sam Jezus w Biblii, czyli szatan, stoi za myśleniem tego świata i jest przeciwnikiem Boga we wszystkim. Wiesz o tym? Ale kiedyś ktoś poradził mi pewne podejście, które można streścić następująco. Kiedy raz przyjrzysz się i zagłębisz się w to, co oferuje ci świat, to potem dziesięć razy spójrz na Jezusa i na to, co mówi jego słowo. To bardzo dobra, symboliczna proporcja dzielenia uwagi między świat i między naszego Pana i Króla, Jezusa. I pozwól, że przypomnę jeszcze, że misją Ucznia Jezusa nie jest analizowanie świata, tylko jest nią czynienie kolejnych uczniów Jezusa na co dzień, w swoim otoczeniu, tam gdzie jesteśmy. Pozwól, że zapytam Cię wprost: Robisz to? Czynisz uczniami Jezusa innych w Twoim otoczeniu? Ale uczniowie Jezusa mają też służyć, wewnątrz ciała Chrystusa, czyli Kościoła darami Ducha Świętego, jakie otrzymaliśmy od Pana. Pozwól, że i oto Cię zapytam Znasz swój duchowy dar lub dary i używasz ich w ciele Jezusa? Tak więc kończąc już wstęp sam postawię pytanie i sam na nie odpowiem Po co zrobiłem ten materiał? Nie po to, żeby zafascynować kogoś światem, ale po to, żeby każdy uczeń Jezusa świadomie i bez żalu odrzucał tak zwane nowe idee i nowe wymogi tego świata, a zrobi to z łatwością, bo będzie wiedział jak i po co te idee powstały i do czego mają doprowadzić. A sprawa będzie dziś o marksizmie. Idei stworzenia nowego człowieka i nowego świata, a która to idea powstała w połowie XIX wieku. I od razu chcę zadeklarować, że od czasu powstania marksizmu to właśnie marksizm jest tym totalnym narzędziem w rękach szatana do negowania istnienia Boga, odwracania Bożego porządku stworzenia prześladowania uczniów Jezusa, i które ostatecznie to narzędzie w postaci marksizmu ma utorować Antychrystowi drogę na szczyt. Ale zacznijmy od samego Bożego porządku stworzenia. Przypomnijmy, czym jest Boży porządek stworzenia i skąd o nim wiemy. Otóż, Boży porządek stworzenia opisany jest w Księdze Rodzaju i poznajemy go z opisów wydarzeń sprzed i po upadku pierwszych ludzi. Proszę teraz o skupienie, bo w następnych kilkunastu zdaniach postaram się ten Boży porządek stworzenia własnymi słowami opisać. Najpierw stworzenie. Bóg stworzył cały świat materialny, ale również istoty duchowe, aniołów, oraz stworzył Bóg człowieka, który jest koroną Bożego Stworzenia. Człowiek został stworzony na Boży obraz i Boże podobieństwo, został umieszczony na Ziemi, uwaga, jako jej władca. Miał Ziemią władać w imieniu i w relacji z Bogiem. Człowiek miał ziemię zaludnić i uczynić ją sobie poddaną. Człowiek został stworzony jako mężczyzna i jako kobieta, przeznaczony do zawarcia nierozerwalnego małżeństwa, poza którym nie ma właściwych relacji seksualnych. Bóg stworzył najpierw mężczyznę, a potem stworzył kobietę. Stworzył kobietę z mężczyzny i nadał im, mężczyźnie i kobiecie, różne role oraz uzależnił ich od siebie nawzajem. Mężczyźnie powierzył przywództwo, pracę, ochronę i zaopatrzenie, zaś kobiecie dzieło wszechstronnej pomocy mężczyźnie, a przede wszystkim wyłącznie jej Bóg powierzył zadanie przenoszenia życia. Potem nastąpił upadek. Człowiek uległ kuszeniu szatana, upadłego anioła i zapragnął uniezależnić się od Boga i wypowiedział Bogu posłuszeństwo. W wyniku tego upadku człowiek stracił relację z Bogiem, ale oddał również w ręce szatana, upadłego anioła, władzę nad światem, jaką wcześniej od Boga otrzymał. Po upadku człowieka Bóg zapowiedział, że ukaże i w końcu pozbawi władzy szatana. Mężczyźnie Bóg dodał mozuł do wykonywania pracy, a kobiecie ból do aktu przenoszenia życia oraz zapowiedział Bóg utratę harmonii relacji między mężczyzną a kobietą. Bo stanie się, że kobieta będzie chciała... Przejąć rolę mężczyzny, a mężczyzna będzie starał się ją zdominować i zapanować nad nią. A jakie miało być życie człowieka poza ogrodem Eden? Pomimo upadku człowieka Bóg podtrzymał porządek swojego stworzenia. Bożą wolą jest, aby gatunek ludzki pomnażał się i zaludniał całą ziemię, a człowiek pozostaje nadal koroną Bożego stworzenia. Mężczyzna, kobieta i ich małżeństwo zachowują nadane przez Boga role i cele. A ponadto rodzice odpowiadają za dzieci, które zrodzą, a dzieci mają być im podległe. Bóg chce, aby ludzie żyli w rodzinach i narodach. Chce, aby podlegali ziemskim władzom i hierarchiom. Bóg dał ludziom do jedzenia rośliny i zwierzęta. Bóg umożliwia ludziom posiadanie ziemi i innych rzeczy, czyli własność, aby mogli odpowiadać za siebie i za życie swoich rodzin. Życie jest darem od Boga, więc w oczach Boga ma najwyższą wartość. Dlatego temu, kto je odbiera, należy je również odebrać. I na koniec, Boża odpowiedź na sytuację Bożego stworzenia. Po upadku człowieka, to znaczy Boży plan zbawienia, bo Bóg zaplanował rozwiązanie problemu grzechu człowieka i skażenia całego stworzenia. Spójrz na ten powszechnie znany werset. Albowiem tak Bóg ubiłował świat, w greckim oryginale słowo kosmos, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął. Ale miał żywot wieczny. Może dla niektórych z Was będzie to zaskoczeniem, że Bóg wdraża rozwiązanie problemu grzechu i skażenia świata ze względu na swoją miłość do całego kosmosu czyli ze względu na swoją miłość do całego swojego porządku, a nie, jak najczęściej słyszymy, ze względu na miłość do samego człowieka. Greckie słowo kosmos oznacza bowiem coś uporządkowanego porządek. I jeśli ktoś chce wziąć udział w przywracaniu Bożego porządku, to ten werset obiecuje taką możliwość. Wierząc Jezusowi i poddając swoje życie Jezusowi, rodząc się na nowo z Ducha Świętego, stajemy się poddanymi w Królestwie Jezusa które to królestwo już jest realne w życiu nowonarodzonych uczniów Jezusa, a królestwo to przyjdzie w pełni i przywróci Boży porządek stworzenia wraz z drugim przyjściem Jezusa na ziemię. Czy właśnie tak rozumiesz przesłanie tego wersetu? Czy wreszcie jesteś już nowonarodzonym, poddanym Jezusa w Jego królestwie? No to wróćmy do głównego tematu i zapytajmy, co robi szatan po zwycięskim kuszeniu człowieka i doprowadzeniu go do upadku? Otóż od chwili upadku człowieka, szatan jako władca tego świata stoi za myśleniem tego świata, bo to jemu, szatanowi, Adam i Ewa oddali władzę. I tak jest przez całą historię bytowania człowieka na ziemi, ale Ostatnie 200 lat jest pod tym względem absolutnie szczególne. Ale pod jakim względem? Pod względem stopnia zaludnienia Ziemi. Chodzi po prostu o demografię. Spójrz na wykres. Przez tysiące lat po stworzeniu populacja świata utrzymywała się na niskim poziomie. Wzrosła widocznie w pierwszym wieku naszej ery, dokładnie w czasie ziemskiej służby Jezusa i poszypowała na niespotykane wcześniej poziomy w ostatnich 200 latach. Spójrz, przez ostatnie 100 lat żyje na świecie zapewne więcej ludzi niż przedtem w całej historii. To teraz ziemia jest naprawdę zaludniona, to teraz oddziaływanie szatana i jego żniwo jest Absolutnie największe. I to właśnie teraz, w ostatnich 200 latach, dopiero teraz, gdy ziemia naprawdę jest zaludniona, system tego świata, za którym stoi szatan, zaczął wykluczać istnienie Boga, stwórcy i odrzucać boży porządek stworzenia. Boży porządek, którego świat nigdy w pełni nie przestrzegał, ale nigdy wcześniej w takim stopniu też go nie kwestionował. Ale żeby zacząć burzyć Boży porządek stworzenia, trzeba zakwestionować istnienie samego Boga, stwórcy. I tu przechodzimy już do konkretów. Przedstawiam ci trzech ludzi, których idee są kluczowe dla kierunków zmiany współczesnego świata. To Marx, Engels i Darwin. Z czego ten ostatni Darwin, dał możliwość pozbycia się Boga, a dwaj pierwsi. Marx i Engels zbudowali fundament pod odwrócenie całego Bożego porządku stworzenia. Fakt ten i związana z nim data, godna zapamiętania w przypadku Darwina, to rok 1859, gdy ogłosił on pracę o powstawaniu gatunków, która rozwój życia i istnienie człowieka uczyniła procesem, Czysto materialistycznym, w którym stwórca nie był potrzebny. Dziś mówimy popularnie o teorii ewolucji lub po prostu o ewolucji, i każdy mieszkaniec planety Ziemia wie, że jest to obowiązujący pogląd, a nawet światopogląd świata bezalternatywny obecnie w każdej sferze życia, od edukacji po naukę, a na życiu towarzyskim kończąc. A ci, którzy mówią, że wierzą w Boga lub bogów, próbują swoją wiarę dopasować jakoś do teorii ewolucji. Dla rozumienia współczesności rok 1859 i to, co przyniósł, jest wielokrotnie ważniejszy niż nam się na co dzień wydaje. W przypadku zaś Marksa i Engelsa warto być świadomym roku 1848, gdy ogłosili oni Manifest Komunistyczny, roku 1867, gdy Marks wydał swój Kapitał oraz roku 1884, gdy Engels wydał dzieło. Pochodzenie rodziny własności prywatnej i państwa, co jest fundamentem dzisiejszego demontażu tych i wielu innych instytucji. Tak więc połowa XIX wieku wprowadziła ewolucję, oparty między innymi na niej materializm oraz marksizm postulujący stworzenie nowego człowieka i nowego świata w ramach światopoglądu. Całkowicie materialistycznego, czyli już bez Boga. Ale aby powstał nowy człowiek, musiał się on uwolnić, a używając mądrzejszego słowa wyemancypować z religii, ale takiej, która posiada transcendentnego Boga z rodziny, małżeństwa, płci, klasy społecznej, własności, narodu i państwa. Musiał wyemancypować, a więc uwolnić się po prostu od natury ludzkiej i stać się nowym człowiekiem o płynnej tożsamości na bieżąco kreowanej przez niego samego. Przy czym marksizm oferował głównie uwolnienie. Uwolnienie od wszystkiego, negację wszystkiego, nie oferując niemal żadnej pozytywnej wizji, która miałaby zastąpić te nieprzebrane bogactwa Bożego Porządku, z jakich człowiek miałby być przez Marksizm uwolniony. Tyle teorii. W 1917 roku, wraz z rewolucją październikową i powstaniem w Rosji Związku Sowieckiego, zaczęła się na świecie jakaś forma praktyki marksizmu. Ci z nas, którzy pamiętają jeszcze te stare czasy, kojarzą marksizm głównie ze zmianami w dziedzinie ekonomii i polityki, czyli upaństwowieniem środków produkcji i brakiem demokracji. I wyłącznie tak to kojarzymy, bo nie wiemy, że początki Związku Sowieckiego były bardziej ambitne i próbowały wdrożyć również ideę marksizmu w dziedzinie kulturowej, czyli w dziedzinie rodziny, płci i relacji seksualnych. Wdrażanie tych idei rozpoczęto w ośrodkach, gdzie gromadzono sieroty po I wojnie światowej i wojnie domowej w Rosji. Ideę formułował Instytut Marksa i Engelsa. Wprowadzono pełną swobodę życia seksualnego. Dopuszczono bigamie i poligamię, a zawarte małżeństwa dało się rozwiązać po wypełnieniu formularza i opłacie w wysokości 3 rubli. Od 1920 roku aborcja była w pełni legalna. Królował hedonizm z braku rodzimych instruktorów uczących nowego stylu życia sprowadzono kilkuset fachowców z Niemiec. Z tych lat pochodzi slogan Seks jak szklanka wody autorstwa słynnej komisarz Aleksandry Kołontaj i oczywiście powszechnie znane określenie Rewolucja seksualna autorstwa odpowiedzialnego za wychowanie Georgia Batkina. Eksperyment przyniósł jednak szokujące i tragiczne rezultaty i gdy zmarł Lenin, a jego samego i jego ekipę zastąpił Stalin i jego ludzie, nie tylko Stalin wstrzymał projekt wdrażania marksizmu kulturowego, ale polecił go utajnić i wyprzeć z publicznej świadomości. Sowieckie archiwa w tej dziedzinie zostały otwarte w Rosji dopiero niedawno i stąd wiedza ta staje się coraz bardziej powszechna. Uświadamia nam to jednak, że marksizm to nie tylko, a nawet nie przede wszystkim ekonomia i polityka, ale również, a dzisiaj przede wszystkim, totalne zmiany kultury i tradycji. I tu dochodzimy do kolejnej ważnej postaci, a mianowicie do twórcy włoskiej partii komunistycznej na początku XX wieku, do Antonio Gramsiego. Obserwując sowiecką Rosję i działalność Lenina, Gramsi doszedł do wniosku, że bazowanie na robotnikach w dziedzinie wywracania porządku świata, jak i rozpoczynanie wdrażania marksizmu od przejęcia środków produkcji. Nie przyniosło właściwych rezultatów. Uważał, że zmieniając tzw. bazę, nie da się zmienić tzw. nadbudowy czyli zmieniając samą ekonomię, nie da się zmienić kultury i tradycji. Zauważył bowiem, że ludzie żyją dalej tak samo i hołdują tym samym prywatnym ideom, co wcześniej. Pozostają de facto takimi samymi ludźmi. Dlatego zaproponował powolne, metodyczne infekowanie marksizmem wszystkich instytucji kultury i państwa tak długo, aż idea marksizmu będzie wdrożona do życia z własnej woli ludzi, których myślenie zostało już fundamentalnie zmienione i którzy uwolnieni zostaną od krępujących ich instytucji i tradycji Starego Świata. Dziś mówimy tu o taktyce długiego marszu przez instytucje, który trwa w całym tak zwanym zachodnim świecie, powiedzmy od lat 60. XX wieku. I co bardzo ważne, o ile Lenin jako głównego wroga identyfikował kapitalizm, o tyle Gramsci i jego naśladowcy jako głównego wroga wskazują chrześcijaństwo i szerzej całą kulturę tak zwanego Kolektywnego zachodu, którego kapitalizm jest tylko jednym z elementów. Oczywiście, kapitalizm też według niego jest do zmiany. To również sam Gramsci nie wahał się przyznać, że socjalizm ma być po prostu religią, a chrześcijaństwo trzeba całkowicie zwalczyć i odciąć go. Dlatego też dzisiejszy marksizm jest często nazywany. Neomarksizmem, bo choć realizuje te same pierwotne cele marksizmu, to robi to według innej nowej taktyki, której inicjatorem był m.in. Gramsci. Wspomnijmy teraz kolejnych ludzi i kolejny milowy krok we wdrażaniu marksizmu na świecie to Szkoła Frankfurcka. Oto najbardziej prominentni przedstawiciele Instytutu Badań Społecznych. Uniwersytetu we Frankfurcie, którymi kierował Max Horkheimer. W wyniku badań nad podstawami marksizmu, zgodnie z postulatami wymienionego wcześniej Antonio Gramsiego, Horkheimer wraz z Teodorem Adorno sformułowali słynną teorię krytyczną, która stanowiła niszczycielską krytykę wobec głównych elementów kultury zachodu, a w szczególności Chrześcijaństwa, kapitalizmu, władzy, rodziny, patriarchatu, hierarchii, moralności, tradycji, ograniczeń w sferze seksualności, lojalności, patriotyzmu, nacjonalizmu, dziedziczności, etnocentryzmu, konwenansów i konserwatyzmu. Uf, jak myślisz, Brakuje jeszcze czegoś, żeby uznać marksizm za ideologię całkowicie odwracającą boży porządek stworzenia? Szkoła frankfurcka zostaje rozpędzona przez Hitlera w 1933 roku, bo jej wszyscy czołowi myśliciele byli Żydami, a poza tym jej idee kolidowały z narodowym socjalizmem Hitlera. Jej prace przeniosą się potem do Paryża, Genewy, a przede wszystkim do Nowego Jorku na Uniwersytet Columbia. Po wojnie wracają też częściowo do Frankfurtu. Ale przedstawicielem szkoły frankfurckiej, który wprowadził marksizm na salony rewolucji kulturalnej lat 60., był Herbert Marcuse którego popularność była tak wielka, że zestawiano jego nazwisko z samym Marksem, Mao i Leninem, jak na widocznym w tej chwili na ekranie plakacie. A jego podobizny zdobiły t-shirty młodych ludzi podczas rewolty studenckiej w 1968 roku. Aby zrozumieć to, co nas dzisiaj otacza i spotyka, warto poświęcić chwilę na jego postulaty. Również Markius uważał, że narzędziami krzewienia marksizmu mieli być już nie robotnicy, lecz włączeni do działania wojujący członkowie mniejszości rasowych czy seksualnych, feministki, ludzie wyobcowani, bojownicy praw człowieka, bojownicy o wszelką równość, radykalni ekologowie oraz wszystkie prześladowane ofiary zachodu. Markius dostrzegł również potencjał w narkotykach, które obok seksu miały skutecznie uwalniać ludzi od tego, co ich zniewala i ogranicza. Ale dwa kolejne osiągnięcia opisane przez Markiusa są szczególnie przydatne w dzisiejszej taktyce odwracania bożego porządku stworzenia przez marksizm. Pierwszy to dziwnie brzmiący termin Tolerancja represywna postuluje ona aby wdrożyć pełną nietolerancję wobec dominujących obecnie czyli wtedy polityk postaw i opinii a w pełni za to tolerować polityki postawy i opinie obecnie czyli wtedy tłumione lub wręcz zakazane zakres tej Tolerancji lub nietolerancji rozciągałby się na etap działania, dyskusji, propagandy, czynu i słowa. Czyli teraz uważaj, u jednych tych pięć przejawów aktywności ludzkiej nie tolerujemy, a u innych w pełni tolerujemy. Zaraz podam praktyczne przykłady tej taktyki wdrażania marksizmu w społeczeństwie, ale już teraz zaznaczę, że taktyka ta jest podstawą wprowadzenia wymogu poprawności politycznej z jednej strony, a oskarżenia kogoś o mowę nienawiści z drugiej. A to już jest nasza codzienność, nawet w Polsce, prawda? Stosowanie tolerancji represywnej ma doprowadzić do tego, że to mniejszość określa zasady życia społecznego. Zapamiętaj ten postulat. W tym miejscu pozwolę sobie na dygresję. Mało kto zastanawia się nad tym, czym jest tak zwana demokracja liberalna, w której żyjemy i o której słyszymy wiele razy dziennie w mediach, prawda? Otóż, mówiąc najprościej, demokracja liberalna jest demokracją, czyli rządami większości, ale uwzględniającej prawa mniejszości zagwarantowane prawem, np. konstytucją. Idea wydaje się nawet dobra, ale dzisiejsze demokracje liberalne zmierzają w kierunku karykatury samej siebie gdzie to wyłącznie różne mniejszości ustanawiają zasady życia społecznego, a proces ten ciągle się pogłębia. Demokracja jest tylko jednym ze złych, chociaż nie najgorszym, z mechanizmów rządzenia światem, ale nawet ten mechanizm jest obecnie psuty. Bo coś, co miało być osiągnięciem tzw. dojrzałej demokracji, czyli gwarantowaniem praw mniejszości, stało się dzisiaj jej jedynym fundamentem. Tylko to już nie jest nawet demokracja. Ale marksizm psuje i niszczy również demokrację, bo również ona przeszkadza mu we wdrażaniu jego idei. Ale może zainteresować cię również fakt, że według postulatów Markiusa tolerancja represywna ma dotyczyć również, znowu uważaj, badań naukowych. To znaczy wyniki badań naukowych, które nie popierają właściwych idei, czyli nie przyczyniają się do emancypacji grup Tłumionych lub zakazanych, takie wyniki badań naukowych nie mogą być tolerowane. Proste. Drugim osiągnięciem Markiusa jest postulat manipulowania mapą mentalną ludzi, co w praktyce realizowane jest poprzez zmianę słownictwa i zmianę pojęć stosowanych do opisu rzeczywistości, co w efekcie zasadniczo zmienia sposób, w jaki myślimy i daje osiągnąć cele marksizmu. Tak więc od lat 60. marksizm powoli, ale skutecznie Infiltruje i zmienia myślenie społeczeństw Zachodu. Faktycznie, ciągle mówię o Zachodzie. A jak w takim razie marksizm został zglobalizowany? Poznaj i zapamiętaj trzy kroki, w których idee marksizmu zostały ostatecznie wpisane do globalnych programów obowiązujących już dzisiaj na całym świecie, ale po kolei. W roku 1968 powstaje Klub Rzymski, organizacja badająca i oferująca rozwiązania globalnych problemów, w tym problemów ekologicznych, która w roku 1972 ogłasza raport zatytułowany Granice wzrostu, który wieszczy granice możliwości funkcjonowania cywilizacji ludzkiej w formie obserwowanej w latach 70. i postuluje. Ograniczenie populacji, ograniczenie produkcji i ograniczenie zużycia zasobów planety. I taki model nazywa zrównoważonym. Zaraz zobaczysz, że to bardzo ważne słowo. W latach 1984-1987 norweszka Gro Harlem Brundtland na zlecenie ONZ przewodniczyła komisji, która wydaje raport Nasza Wspólna Przyszłość który stanowi właśnie podstawę do znanej nam dzisiaj koncepcji zrównoważonego rozwoju, która uzyskuje potem status obowiązującej na całym świecie podczas tak zwanego szczytu Ziemi w Rio de Janeiro w roku 1992, którą przyjęły aż 172 kraje świata. Idee zrównoważonego rozwoju stały się tak fundamentalne dla świata, że twórcy polskiej konstytucji już w roku 1997, czyli zaledwie 5 lat po szczycie Ziemi w Rio de Janeiro, wprowadzają zapis o zrównoważonym rozwoju do artykułu 5 naszej ustawy zasadniczej, co otwiera drogę do stosowania tych zasad w całym polskim prawodawstwie. Teraz już wiesz, jak marksizm, który zrodził się w chrześcijańskiej kulturze zachodu, zmienił najpierw samą tą kulturę na kulturę materialistyczną i postchrześcijańską, a potem poprzez globalne instytucje stworzone właśnie przez ten świat zachodu, został zglobalizowany i rozsiany po niemal wszystkich krajach świata, a w nich w milionach dokumentów i milionach programów na szczeblach. Od krajowych do najbardziej lokalnych. Poznaj teraz Klausa Schwaba, twórcę Forum Ekonomicznego w Davos. Jego ostatnia książka, Wielki Reset, jest niczym innym jak apelem o skokowe przyspieszenie wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju, korzystając z okazji, jaką dała globalna zaraza, która spowodowała załamanie się kolejnych elementów Starego Ładu i Starego Porządku Świata, które są teraz podmieniane na marksistowskie odpowiedniki. Spójrz teraz na tą grafikę. Ilustruje ona sposób rozprzestrzeniania się marksizmu od jego powstania około 170 lat temu. Widzisz okres formowania się zasad teoretycznych, a potem etap wdrażania idei w praktyce. Nieudany eksperyment rosyjski, który wygasł w okolicach roku 1990 i który skompromitował prymitywny marksizm ekonomiczny w rosyjskim wydaniu. Jednak w tym samym czasie marksizm zaczął powoli, ale skutecznie zdobywać cywilizację Zachodu w warstwie kulturowej, która pociąga za sobą również stopniowe zmiany w ekonomii. Przyznam, że w 1990 roku, gdy ostatecznie Wyrwaliśmy się z marksistowskiego eksperymentu, nie wiedziałem, że wchodzimy do świata, w którym marksistowski eksperyment trwa już kilkadziesiąt lat i za chwilę nabierze niebywałego przyspieszenia w dziele zmieniania świata i odwracania Bożego porządku stworzenia. Teraz nie mam już co do tego żadnych wątpliwości. Pozwól, że już na koniec podam obiecane przykłady działania dwóch wielkich strategii Markiusa, a mianowicie strategii manipulowania mapą poznawczą i strategii tolerancji represywnej. Zacznijmy od tej pierwszej. Manipulowanie mapą poznawczą to, jak już wspomniałem, zmiana słownictwa i pojęć stosowanych do opisu rzeczywistości, co w efekcie zasadniczo zmienia sposób, w jaki myślimy. Spójrz na przykłady zamiany słów i pojęć. Wymieniam. To, co uznawane jest za nienormalne, ma być uznane za normalne. Zamiast prawdy absolutnej jest prawo do błędu, czyli wszystko odkrywamy od początku. Zamiast żyć pod autorytetem, żyjemy w autonomii. Nie istnieje wiedza, Istnieją umiejętności życiowe. Nie ma edukacji, jest szkolenie i trening zakończone testem. O co chodzi dla przykładów tych dwóch ostatnich? Otóż tradycyjna wiedza jest czymś obiektywnym, z czego wyciągam wnioski potrzebne do mojego życia. Wnioski mogą być różne, ale zawsze mogę wrócić się do wiedzy i zacząć od początku. Zaś umiejętności życiowe polegają na wytrenowaniu takich reakcji, jakie najlepiej przysłużą mi się w rzeczywistości i wypełnianiu testu. Podam przykład różnicy w tych dwóch podejściach. Załóżmy, że zdobywam wiedzę o zwierzętach i zauważam, że wiele z nich ma szyję. Ale najdłuższą szyję ma żyrafa. To łatwo zaobserwować, zdobywając wiedzę. To właśnie jest moja wiedza i moje wnioski z niej. Ale gdy według nowych postulatów trenuję, a nie zdobywam wiedzę, i aby tylko zdać test i ustawić się w rzeczywistości, dowiaduję się, że na pytanie w teście, jakie zwierzę ma najdłuższą szyję w możliwych czterech odpowiedziach, w ogóle nie ma żyrafy. Taka jest różnica między tradycyjną wiedzą a umiejętnościami życiowymi. Ten, kto tworzy treść testu może całkowicie zmarginalizować żyrafę i uczynić ją niepotrzebną. Bo choć ma ona najdłuższą szyję, to w możliwych odpowiedziach w ogóle jej nie ma. W tym przypadku to już nie jest wiedza tylko umiejętność dostosowania się do wymagań wymagań, które relatywizują prawdę. Czyli to są umiejętności życiowe. Szokujące, prawda? A to tylko jeden z wielu punktów podmiany pojęć i zmiany myślenia, a jest ich setki. Podam kolejne. Nie mamy dogmatów, tylko wolność wyboru. Nie hołdujemy tradycji, tylko wolności kulturowej. Nie żyjemy w hierarchii, tylko w równości. Nie doznajemy już szczęścia, tylko osiągamy wysoką jakość życia. Co to właściwie jest, jakość życia, prawda? Nie mamy małżonka, tylko partnera. Nie ma rodziców biologicznych, tylko reproduktorzy. Nie ma rodziców, są prawni opiekunowie. A przechodząc już na najwyższy poziom, nie ma Boga Ojca. Jest Matka Ziemia, która jest obecnie przedmiotem kultu. Człowiek bowiem nie jest już koroną stworzenia. Człowiek jest jednym z wielu gatunków zamieszkujących Matkę Ziemię, ale ze wszystkich tych gatunków jest akurat największym pasożytem i niszczycielem swojego otoczenia, dlatego jego populację trzeba pilnie ograniczyć. Mam nadzieję, że pamiętasz, że cały czas mówimy o odwracaniu Bożego porządku stworzenia przez marksistowskie idee. Porządku, który jest odwieczny i niezmienny i jest przeznaczony dla wszystkich i trwa do końca ery tego świata. A zauważyłem, że wielu uczniów Jezusa nie zna dobrze przymierza Boga z Noem po potopie. A jak Bóg mówi w tym przymierzu, jest ono skierowane do wszystkich żyjących na Ziemi. Zawsze. Dlatego przeczytajmy teraz kilka zdań z ósmego i dziewiątego rozdziału Księgi Rodzaju. Dopóki ziemia istnieć będzie, nie ustaną siew i żniwo, zimno i gorąco, lato i zima, dzień i noc. I pobłogosławił Bóg Noego i Synów Jego i powiedział do nich: rozradzajcie się i rozmnażajcie i napełniajcie ziemię. A bojaźń i lęk przed wami niech padnie na wszystkie zwierzęta ziemi i na wszelkie ptactwo niebios, na wszystko, co się rusza na ziemi i na wszystkie ryby morskie wszystko to oddane jest w wasze ręce. Wszystko, co się rusza i żyje, niech wam służy za pokarm, tak jak zielone jarzyny daje wam wszystko. Lecz nie będziecie jedli mięsa z duszą jego, to jest z krwią Jego. Będę też żądał krwi Waszej, to jest dusz Waszych. Będę jej żądał od każdego zwierzęcia, a od człowieka będę żądał duszy człowieka za życie brata Jego. Kto przelewa krew człowieka, tego krew przez człowieka będzie przelana, bo na obraz Boży uczynił człowieka. Łuk mój kładę na obłoku, aby był znakiem przymierza między mną a ziemią. Kiedy zbiorę chmury i obłok będzie nad ziemią, a na obłoku ukaże się Łuk. Gdy wtedy Łuk ukaże się na obłoku, spojrzę nań, aby wspomnieć na przymierze wieczne między Bogiem a wszelką istotą żyjącą, wszelkim ciałem, które jest na ziemi. Widzisz? To jest wieczne przymierze. Ze wszystkimi. Podsumowując to przymierze, Bóg mówi: Rozradzajcie się, nie zabraknie wam plonów. Daję wam do jedzenia zwierzęta, ale bierzcie życie za życie, a tęcza jest znakiem mojego przymierza z wami. No to teraz uwaga. Co mówi współczesny świat przemieniony przez marksizm i zaprogramowany zrównoważonym rozwojem? Mówi tak. Populację trzeba ograniczyć. To nie Bóg ojciec was karmi, tylko matka Ziemia i ma ona za małe zasoby, aby wykarmić wszystkich. Nie będziemy jeść zwierząt. Nie będziemy karać śmiercią morderców. Ale za to. Aborcja i eutanazja są niezbywalnymi prawami człowieka, a tęcza jest znakiem wszelkich mniejszości, które odrzucają Boży porządek stworzenia. No to mamy komplet, czyli wywrócenie wszystkich elementów przymierza Boga z Noem i wszystkimi ludźmi po Noem. Widzisz to? Wiedziałeś? Wiedziałaś o tym? I znowu podsumowując, zmanipulowana mapa poznawcza ma doprowadzić do zaakceptowania przez ludzi ograniczenia populacji, ograniczenia przedsiębiorczości, rozbicia wszystkich więzi społecznych, porzucenia wszelkiego absolutu, obiektywizmu i uzyskanie przez ideologiczną elitę kontroli bezpośrednio nad każdym indywidualnym człowiekiem. No to przejdźmy teraz do rozszyfrowania tolerancji represywnej. Z punktu widzenia Twojego i mojego funkcjonowania w dzisiejszej rzeczywistości, będzie to bodaj najważniejsza część tego materiału, chociaż umieszczona na samym końcu, więc proszę Cię jeszcze o chwilę pełnej uwagi, dobrze? Mam nadzieję, że ciągle jeszcze pamiętasz założenia niejakiego Herberta Markiusa, że wszelkie przejawy życia społecznego dzielimy na te dwa: na dominujące i na te tłumione lub nawet zakazane. Każdy z tych obszarów, czy to dominujący, czy tłumiony, lub zakazany, reprezentują pewne konkretne grupy ludzi o łatwo opisywalnych cechach. Taką grupą mogą być na przykład biali heteroseksualni mężczyźni i z całą pewnością w wielu społeczeństwach należą oni do grupy dominującej. Ale inną grupą mogą być na przykład mężczyźni innej rasy niż biała i do tego tacy, którzy reprezentują mniejszościowe orientacje seksualne, którzy są zakwalifikowani z pewnością co najmniej do grupy tłumionej. I przy takim podejściu nie ma znaczenia konkretny człowiek, jaki on jest, jego charakter, jego postawa moralna, jego konkretne czyny i słowa. Wszystko to może być zarówno na wskroś dobre, jak i złe i ohydne. W marksistowskiej metodologii odwracania Bożego porządku znaczenie ma tylko to, do jakiej grupy ta osoba należy, jaka jest jego lub jej tożsamość grupowa. I powtórzę raz jeszcze, każda grupa musi być zaliczana bądź do grupy ofiar bądź do grupy prześladowców. I w myśl tolerancji represywnej ofiary są zawsze tolerowane, a prześladowcy nie są tolerowani nigdy. Stosuje się tolerancję lub nietolerancję do wszystkich pięciu przejawów ich aktywności, czyli do działania, dyskusji, propagandy, czynu i słowa. Idąc w tym dalej, ofiara jest z natury dobra czyli, np., osoba o innym niż biały kolor skóry, nie może być rasistą z samej natury ze względu na fakt, że jest ofiarą. I podobnie prześladowca, na przykład osoba deklarująca się i należąca do grupy chrześcijan, jest samej swojej natury homofobem, bez względu na to co mówi i co robi i jako prześladowca podlega nietolerancji z automatu. Podobnie mężczyzna z samej swojej natury, a konkretnie z powodu przynależności do grupy prześladowców, zawsze stoi na drodze kobiety, która zawsze w zestawieniu z mężczyzną należy do grupy ofiar. Czyli mężczyzna podlega nietolerancji i to bez względu na to, co robi czy mówi. I to jest właśnie tolerancja represywna w działaniu. Chleb powszedni dzisiejszych społeczeństw Zachodu i jest tym, co Zachód eksportuje teraz na cały świat i robi to skutecznie. Wszystko jeszcze przed nami. Ale pomyślcie teraz sami, jakby to brzmiało, gdyby ktoś mówił, musisz stosować na co dzień tolerancję represywną, prawda? Fatalnie. Ale powiedzieć komuś, musisz stosować na co dzień poprawność polityczną. O, to już brzmi dużo lepiej, bo akcentuje dobro, określenie to jest poprawne, bo zawiera nawet takie słowo. Jest po prostu pozytywne. Ludzie stosujący poprawność polityczną zazwyczaj nie mają pojęcia o źródle tej koncepcji, ani nie mają pojęcia o celu, jaki ma zostać osiągnięty przez stosowanie poprawności politycznej, prawda? Ludzie zazwyczaj czują, że coś nie gra w stosowaniu tej poprawności politycznej, że są zmuszani do kłamania i do gwałcenia swojego zdrowego rozsądku, ale wtedy aktywiści mówią im, że poprawność polityczna jest, i tu uwaga, przedkładaniem wrażliwości nad prawdę w trosce o drugiego człowieka. Ale jeśli nawet ktoś da się przekonać, to w rzeczywistości jest to raczej Przedkładanie udawania wrażliwości nad prawdę, bez troski o drugiego człowieka, bo tak naprawdę mało kogo obchodzi los drugiego człowieka, a postanawia ograniczyć wypowiadanie swojej opinii o tym człowieku tylko i wyłącznie z obawy przed represjami. Podsumowując, zatem, kolejny już raz. Tolerancja represywna, czyli poprawność polityczna jest metodą odwracania Bożego porządku stworzenia poprzez narzucanie ludziom, aby sami na co dzień tolerowali to, co sprzeciwia się Bożemu porządkowi, a nie tolerowali Bożego porządku. Spójrz, gdy w jakimś społeczeństwie zaczyna działać poprawność polityczna, codziennie miliony razy proces społecznej zmiany dokonuje się rękami zwykłych obywateli, którzy nawet nie wiedzą, do czego są używani. Oczywiście są przypadki, gdy poprawność polityczna przyczynia się do poskromienia złych ludzi i poskromienia ich chamstwa. Ale nie powinno to zasłaniać prawdziwej przyczyny i celu jej stosowania. Wszak prawdziwa chrześcijańska miłość i wypływająca z niej wrażliwość jest znacznie silniejsza i mądrzejsza od jakiegokolwiek elementu poprawności politycznej, prawda? Po tym, co powiedziałem, jeszcze raz zadam pytanie: A może niektóre postulaty marksizmu są dobre? Są dobre, bo wynikają po prostu z tak zwanego postępu lub pozytywnych zmian w kulturze. Otóż nie. W odwracaniu Bożego porządku stworzenia nie ma niczego dobrego i nie ma niczego postępowego. Należy je całkowicie odrzucać i być posłusznym w całości nauczaniu Biblii. Marksizm bowiem jest realizacją totalnego planu szatana walki z Bożym porządkiem stworzenia. Ale z drugiej strony tego procesu w skali świata nie da się już odwrócić, choć każdy uczeń Jezusa ma żyć według Bożego porządku na co dzień. Ten proces zaprowadzi nas po prostu do zapisów objawienia Jana i końca tej ery świata. A w międzyczasie Światem będą zarządzać rządy niesuwerennych państw, podległe organizacjom międzynarodowym, a potem rządowi światowemu, a potem na samym końcu samemu antychrystowi. Pracodawcami będą niemal wyłącznie państwa i korporacje, a przedsiębiorczość będzie silnie zredukowana. Ludzie stopniowo będą pozbawiani własności: wszystko otrzymają od państwa lub wynajmą od korporacji a pieniądze będą raczej punktami do wykorzystania, których ilość i zakres stosowania będą uzależnione od społecznej postawy danej osoby. Ludzie będą nadal stopniowo uwalniani od tzw. opresji rodziny, małżeństwa, płci, władzy, rodziców i hierarchii społecznej. Będą bezpośrednio podłączeni do systemu, od którego będą całkowicie zależni. I tu uwaga. Organizacje religijne, również zorganizowane kościoły chrześcijańskie, również kościół, do którego ty chodzisz, albo zaakceptują nową ideologię, czyli mówiąc wprost, zmienią swoje nauczanie i staną się częścią systemu, lub zostaną zlikwidowane. Obawiam się, że pierwsza opcja będzie powszechna, co widzimy już w wielu krajach, gdzie kościoły zorganizowane nie tylko odrzuciły Biblię, ale są czasem awangardą zmian, bo widzą w tym drogę do utrzymania wpływów i po prostu możliwości materialnego utrzymania się. A uczniowie Jezusa? Uczniowie Jezusa będą nienawidzeni i prześladowani przez wszystkie narody, gdyż Boży porządek jest w stu procentach przeciwny do porządku wprowadzanego przez marksizm. Dlatego Jezus opisywał uczniom w kazaniu oliwnym czasy samego końca w ten sposób: Wtedy wydawać Was będą na udrękę i zabijać Was będą, i wszystkie narody pałać będą nienawiścią do Was dla imienia Mego. To, co powiedziałem w tym materiale, może wydawać się pesymistyczne. Ale może to być pesymistyczne tylko dla kogoś, kto sam chce wymyślać sobie spojrzenie na świat, a nie szuka jego opisów w Biblii. Za światem stoi szatan i jest przeciwnikiem Boga we wszystkim. Moim celem było upewnienie cię, że nie możesz spodziewać się po świecie niczego dobrego i że niczego nie masz z niego przyjmować. I spójrz na twój status, jeśli tylko jesteś uczniem Jezusa. Wy z Boga jesteście dzieci i wy ich zwyciężyliście, gdyż ten, który jest w was, większy jest aniżeli ten, który jest na świecie. A mając taki status, nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Kosmos Czyli cały porządek, cały wszechświat należy do Boga, a w Jezusie będzie on przywrócony do pierwotnego stanu. Przyjście Jezusa jest bliskie, a każdy uczeń Jezusa będzie w nim uczestniczył przez pochwycenie lub zmartwychwstanie. Jezus zapanuje wkrótce na ziemi, spójrz na ten opis. I zatrąbił siódmy anioł, i odezwały się w niebie potężne głosy mówiące: Panowanie nad światem przypadło w udziale Panu naszemu i pomazańcowi Jego i królować będzie na wieki wieków. Dziękujemy Ci, Panie, Boże Wszechmogący, który jesteś i byłeś, że przyjąłeś potężną władzę swoją i zacząłeś panować. Dlatego, jeśli jesteś uczniem Jezusa, pozwól, że zwrócę się do Ciebie, bracie, siostro, nic, co podpowiada Ci teraz świat, nie jest dobre. Nie ustępuj ani o krok od Bożego porządku stworzenia. Zostańcie z Bogiem.